Mój drogi Piołunie, rozczarowałem się nieco. Miast wyczekiwanego szczegółowego sprawozdania z pracy, list twój jest jakąś mglistą rapsodią. Mówisz, że szalejesz z radości, ponieważ Europejczycy rozpoczęli jeszcze jedną wojnę. Widzę bardzo dobrze, co ci się przydarzyło. Nie oszalałeś, lecz jesteś tylko odurzony. Czytając między wierszami twego bardzo niezrównoważonego sprawozdania z bezsennej nocy pacjenta, mogę dość dokładnie odtworzyć stan twojego umysłu. Po raz pierwszy w swym zawodzie zakosztowałeś napoju, który jest nagrodą za wszystkie nasze trudy, udręczenia i oszołomienia ludzkiej duszy. I to ci uderzyło do głowy. Chyba nie mogę cię ganić. Próżno szukać doświadczonej i statecznej głowy na młodych barkach. Czy pacjent zareagował na przedstawione przez ciebie przerażające obrazy przyszłości? Czy doprowadziłeś go choćby do paru tylko wnikliwych, a pełnych żalu spostrzeżeń na minioną, szczęśliwą przeszłość? Może odczuł kilka subtelnych dreszczyków w swym wnętrzu? Spisałeś się więc na medal? Tak, to wszystko jest całkiem naturalne, ale pamiętaj, Piołunie, że obowiązek idzie przed przyjemnością. Jeśli teraz przez jakiekolwiek zlekceważenie sprawy doprowadzisz do ostatecznej utraty swego łupu, to przez całą wieczność cierpieć będziesz, pragnąc napoju, którego pierwszy łyk tak bardzo cię teraz uszczęśliwił. Jeśli jednak z drugiej strony przez stałe i z zimną rozwagą stosowane zabiegi zdołasz ostatecznie zabezpieczyć jego duszę, to stanie się on twoim na zawsze. Żywy kielich po brzegi wypełniony rozpaczą, grozą i zdumieniem, który będziesz mógł podnosić do swych ust tak często, jak często będziesz miał na to ochotę. Tak więc nie dopuść, aby jakiekolwiek twoje przelotne podniecenie odciągnęło się od istotnego twego zadania, którym jest podkopanie wiary i zapobieganie formowania się cnót. W następnym liście nie omieszkaj donieść mi szczegółowo o tym, jak twój pacjent reaguje na wojnę, tak żebyśmy mogli zastanowić się nad tym, czy osiągniesz więcej korzyści, czyniąc zeń zagorzałego patriotę, czy też zapalonego pacyfistę. I w jednym, i w drugim wypadku masz bogate możliwości. Tymczasem jednak muszę cię ostrzec, byś od wojny nie oczekiwał zbyt wiele. Naturalnie wojna to rzecz zajmująca. Związane z nią lęki i cierpienie ludzkie są upragnionym i miłym pokrzepieniem dla niezliczonego mnóstwa naszych utrudzonych pracowników. Ale jakże trwałe dobro może nam to przynieść, jeśli nie wykorzystamy wojny do dostarczenia dusz ludzkich naszemu Ojcu w otchłani? Gdy patrzę na doczesne cierpienia tych ludzi, którzy w końcu wymykają nam się z rąk, to czuję się tak, jak gdyby pozwolono mi kosztować pierwszego dnia na wspaniałej uczcie, a potem odmówiono mi reszty. To gorsze, niż gdyby się niczego nie skosztowało. Nieprzyjaciel, wierny swym barbarzyńskim metodom walki, dozwala nam widzieć krótkotrwałą niedolę swych ulubieńców jedynie po to, by nas dręczyć i przyprawiać o męki tantala, drażnić złudzeniami, nadziejami ten nieustanny głód, do jakiego doprowadza nas jego blokada w obecnej fazie wielkiego konfliktu. Myślmy przeto raczej, jak wykorzystać tę wojnę europejską, niż jak się nią cieszyć. Zawiera ona bowiem pewne tendencje, które same z siebie wcale nie są dla nas korzystne. Możemy spodziewać się dużej dozy okrucieństwa i nieczystości, ale jeśli będziemy nieostrożni, ujrzymy, jak tysiące ludzi zwraca się w tej ciężkiej próbie ku nieprzyjacielowi, podczas gdy dziesiątki tysięcy, które wprawdzie aż tak daleko się nie posuną, odwracają przecież uwagę od samych siebie i skierowują ją na wartości i sprawy, które ich zdaniem przewyższają ich samych. Wiem, że nieprzyjaciel nie pochwala wielu tych spraw, ale w tym właśnie tkwi jego wielka nieuczciwość. Często ogarnia on ludzi, którzy życie oddali za sprawy przez niego samego uważane za złe, a czyni tak z tej potwornej, sofistycznej podstawy, że ludzie uważali je za dobre i że szli za tym, co w ich pojęciu było najlepsze. Rozważ również, jak wiele jest niepożądanych zgonów w czasie wojny. Ludzie giną tam, gdzie widzą, że mogą zostać zabici. O ile więc w ogóle należą do stronnictwa nieprzyjaciela, idą na śmierć przygotowani. O ileż lepiej byłoby dla nas, gdyby wszyscy ludzie umierali w kosztownych zakładach leczniczych wśród doktorów, którzy kłamią, pielęgniarek, które kłamią, przyjaciół, którzy kłamią, tak jak ich nauczyliśmy, obiecując umierającym życie, umacniając w nich mniemanie, że choroba usprawiedliwia wszelkie pobłażanie dla siebie, a nawet jeśli nasi pracownicy znają swoją robotę, powstrzymują wszelkie sugestie przywołania księdza, by choremu nie zdradzać, w jakim jest prawdziwym stanie zdrowia. A jak zgubną jest dla nas ustawiczna pamięć o śmierci,
tej śmierci, jaką ludziom narzuca wojna. Jeden z najlepszych naszych oręży, zadowolenie się doczesnością, staje się nieprzydatny. W czasie wojny nikt nie sądzi, że będzie żył wiecznie. Wiem, Scraptree i inni widzieli w wojnach doskonałą okazję do ataków na wiarę. Sądzę jednak, że to przesada. Nieprzyjaciel bardzo jasno uświadomił swych stronników, że cierpienie jest zasadniczym elementem tego, co on nazywa odkupieniem. No to też wiara zburzona przez wojnę albo zarazę w rzeczywistości nie warta jest trudu włożonego w jej burzenie. Mam w tej chwili na myśli cierpienie długotrwałe, takie, jakie przynosi wojna. Naturalnie, w samej chwili przerażenia, jakiejś bolesnej straty lub fizycznego bólu, gdy rozsądek chwilowo nie działa, możesz swym człowiekiem zawładnąć. Przekonałem się jednak, że nawet wówczas, jeśli tylko człowiek odwoła się do głównej kwatery nieprzyjaciela, sytuacja jego jest prawie zawsze uratowana.